Cześć ludziska. Dzisiaj nie ma Basi. Dzisiaj macie moją facjatę. Także jak komuś to nie odpowiada, sorry. Zobaczcie, ćwiarteczkę wczoraj całą wstawiłem. Tak wyszła. Coś pięknego. Stop. Najpierw chciałbym Wam podziękować za suby, za łapy, za komentarze, za te dobre, za te złe, za wszystkie. Dzięki za wirtualną kawkę, dzięki za wszystko, naprawdę. A w nagrodę, jeżeli dotrwasz do końca odcinka, to postaramy się to bydle odpalić. Może się uda, nie wiem, chyba nie ma benzyny, nie wiem jak tam z elektryką, nie wiem. Zobaczymy na końcu odcinka, jedziemy. Dlaczego ja wstawiłem, a nie Basia? No Basia rozłożyło, że tak powiem. Wiecie jak to jest, kobiety raz w miesiącu mają takie swoje dni, a jeszcze jak nie Basia, jak ona ma całe wiadro tabletek do tego, to została w domu. A ja postanowiłem, że te dwa dni gdzieś wyszarpię z mojego harmonogramu i zrobię jej tą ćwiartkę. Niech ma dziewczyna niespodziankę. A wiecie dlaczego? A dlatego, że taką krótką historyjkę Wam opowiem. A co? W końcu się już troszkę znamy, to trochę prywaty może iść. Jak wiecie, Basia ma przeszczepione serce. Basia spędziła ponad 2 lata w różnego rodzaju szpitalach w Berlinie, chyba praktycznie w każdym. U każdego profesora, u każdego lekarza od serca była i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy co mogliśmy, żeby serce uratować. Nie dało się, niestety, było coraz gorzej. I parę lat temu Basia zaczęła prawo jazdy robić w Polsce. Jeździła sobie do Gorzowa i tam sobie robiła prawo jazdy, ale coraz gorzej się czuła i co gorsze zaczęła mdleć. No wyobraźcie sobie, jeździsz sobie samochodem i zaczynasz mdleć. Stop, koniec robienia prawo jazdy, było za niebezpieczne. Chociaż powiem Wam szczerze, instruktor się nawet nie skapnął. Tak jest. Do uwalenia ludzi to są piersi, ale żeby coś zobaczyć, że coś jest nie tak z kursantem, to nie. Także Basia sama stwierdziła, nie, nie da się. Także mówimy nie, zastopowaliśmy to. Teraz Basia ma nowe serce. Co za tym idzie? Słuchajcie, no niby nowe serce, nowe życie, ale to też tak nie jest do końca. Tak jak Wam mówiłem w ostatnim, przedostatnim filmie, Basia ma 100% upośledzenie organizmu. Basia chodzi, Basia żyje, ale Basia przechodząc 10 metrów musi sobie przerwę robić, odpocząć. To nie jest tak, że to jest nowe serce, cud wielki. Żyje, tak powiem, żyje. I słuchajcie, ona zaczęła parę lat temu robić to prawo jazdy, ponieważ mamy tego Land Rovera i jej się marzyło, że będziemy jeździć na wycieczki. Słuchajcie, jak jeszcze wojny nie było, to jej się marzyło, że na Krym pojedziemy tym samochodem. No teraz jest to niemożliwe. Może to się zmieni. Może. Każdy robi co może w tym kierunku. Ale tu nie będziemy mówili o polityce, o wojnie, o Ukrainie. Absolutnie nie. Nie na tym kanale. Słuchajcie. I teraz tak. Wiecie, ja mam swoje prace, no bo mam, no, od tego tygodnia też zaczynam znowu w pomocy drogowej pracować, no bo wiadomo, no słuchajcie, rachunki trzeba płacić, niestety, no, my jesteśmy sami z Basią w Berlinie i ja się jeszcze dodatkowo prawnie opiekuję nią. Słuchajcie, jak ktoś ma przeszczepione serce, ona co rusz musi do jakiegoś lekarza jechać, ja nie puszczę jej, żeby ona sobie jechała kolejką podmiejską czy autobusem na drugi koniec Berlina z tym całym motłochem, sorry, że tak mówię, no ale tam różni ludzie jeżdżą, bakterie i tak dalej, żeby ona sobie tam jeździła. Także po prostu muszę z nią jeździć. Wiecie, czas, a czas to jest pieniądz. No niestety, taka wizyta do lekarza w tom i z powrotem, poczekanie tam trochę, to jest dzień w dupie, krótko mówiąc. Dlatego tak po prostu jest jak jest, no wiecie, robię tak, żeby czynsze popłacić, żeby na jedzenie było, no ale to jest jak jest. Potrzebuję też spokoju dla mojej głowy, dlatego zaczynam znowu pracę w pomocy drogowej. A przy okazji będą fajne filmy, bo Wam pokażę jak to się odbywa wszystko. Pomijając, słuchajcie, wyszarpałem sobie takie 2 dni, Basia o tym nic nie wie, z mojego harmonogramu, żeby jej zrobić tą ćwiartkę. Wczoraj jej tutaj zrobiłem. Zobaczcie, no pięknie to wyszło. Dzisiaj zamierzam tutaj całą tą podłogę zrobić. Może się uda to wyciąć, wspawać. Miejmy nadzieję. No ile się będzie dało. Niech ta dziewczyna coś ma. Ona robi sobie tego Land Rovera. Widzicie na filmach. No ale sama nie da rady. A też nie ma funduszy, ponieważ nie pracuje. Aby wynająć kogoś, żeby to zrobić. Nie wchodzi to w ogóle w grę, no, no i to się koło zamyka. Dlatego też apel do Was. Postawcie tej Basi raz za jakiś czas kawkę.
Zostańcie naszymi patronami. Wtedy szybko możemy Basi zrobić ten samochód. Bo jeżeli ja będę miał trochę więcej gotówki, to nie będę musiał robić innych projektów, które dadzą mi chleb, tylko będę mógł się zająć tym Land Roverem, żeby Basia mogła sobie go robić, żeby mogła zrobić prawo jazdy. Bo jak to ona mówi, zobaczcie, ciężko chora. A tak czy owak, wstaje rano, idzie ze mną do tego warsztatu, dubie w tym Land Roverze, zajmuje się jeszcze domem, pomimo, że jest chora. A niektórzy leżą z wywalonym bebechem na wersalce i tylko piszą, to panie, źle pan to zrobił, ja bym to zrobił inaczej, to tak jest, nie tak, nie tak. Wiecie co? Żyga cię chce niekiedy, naprawdę, żyga cię chce niekiedy, jak się słucha takie rzeczy, czy czyta się takie rzeczy, coś strasznego. Także ja mam naprawdę podziw, szacun dla ludzi, którzy cokolwiek robią, którzy wstają, idą i robią i nie narzekają. Albo narzekają, ale robią tak czy owak dalej. Szacun. Dlatego właśnie chcę, pomimo, że to jest moja żona, pomijając nawet może, że to jest moja żona, bo gdyby to była obca kobieta i bym wiedział, że ona z takim zapałem chce robić ten samochód, to też bym jej pomagał, bo taki typ jestem, niestety. Mówię niestety, bo to czasem mi kosztuje za dużo po prostu z mojego życia, a potem się obraca przeciwko mnie. Nieważne, nie o tym. Słuchajcie, także pomóżcie, zróbmy Basi tego Land Rovera. Niech zrobi znowu sobie to prawo jazdy dziewczyna, bo teraz już może znowu. I niech jeździ, bo nigdy nie wiadomo komu, kiedy jaka świeczka zgaśnie. A ona o tym dobrze wie. Ja też o tym dobrze wiem. Bo ja sam, wierzcie mi, ja sam... Parę lat temu, jeszcze jak nie widzieliśmy, co Basi jest, upadła na ulicę i ja sam jej reanimację robiłem. W centrum miasta, w Berlinie, na ulicy. Wierzcie mi, to jest przeżycie nie do opisania. To jest przeżycie nie do opisania, jak komuś ratujesz życie, jeszcze komuś bliskiemu. Także wiem, co mówię. Także weźmy się, ruszmy dupę. Wierzcie mi, każda złotówka jest super. Zróbmy jej tego Landiego, niech ona nim jeździ. Niech się cieszy. Ode mnie to wszystko i bierzemy się za robotę. I ja liczę na was. Robię ćwiartkę, wycinamy to, ponagrywam ci fajny film, żebyś wiedział, jak to jest. Może dzisiaj będzie troszkę techniki spawania, jak będę spawał, może zobaczymy, co wyjdzie. Jedziemy z koksem. Oczywiście tylko kawkę dopiję. Zacznijmy od wycięcia tego, co chore. Zobacz, tu jest dziura. Wszystko przerdzewiałe. Ale nie jest tak źle, naprawdę nie jest tak źle, tak jak sobie patrzę. I słuchaj, teraz jak będę to ciął? Czy będę to ciął tak, jak tutaj jest ślaczkami? Nie. Pamiętaj, tniemy zawsze na prosto. Zygzak, cak, cak, na prosto, ale proste linie. Dlaczego? Potem będzie ci łatwiej wyciąć blachę. Jak sobie wytniesz jakieś ślaczki, no to takie ślaczki, byś potem musiał blachę wycinać. A tak czy owak, spaw prosty, ładniej wygląda, no. Także ja się biorę za wycięcie tego wszystkiego. A ty patrz i ucz się. Dostęp to tutaj mam katastrofa. Już tak myślałem, żeby sobie tą ścianę całą boczną tutaj wyciąć, no ale mówię, kurde, ona jest dobra. Ach, damy radę jakoś. Druta, podwiązać wszystko, będzie dobrze. Wszystko sobie tutaj podwiążemy, przywiążemy, żeby kabli nie poprzecinać. Pamiętajcie, dobre przygotowanie to podstawa. Dosyć taka istotna sprawa. Ha, mi się rymło. Kurde, teraz tak myślę, tak powiedziałem, że motłoch w autobusie jeździ, ja naprawdę nikogo nie chcę obrażać, to nie o to chodzi. Po prostu nawet, wiecie, no w Berlinie jeździ dużo bezdomnych. Zresztą nie tylko w Berlinie, no w każdym mieście, w sumie takim większym. Pełno jest bezdomnych, pełno jest takich lumpów, którzy się nie myją, którzy są po prostu chorzy. A dla Basi każda bakteria, każde zakażenie czymkolwiek może się wiązać naprawdę z najgorszym. O to mi chodzi, także to nie chcę nikogo obrażać, bo ja sam czasami jeżdżę autobusami. To nie o to chodzi, żeby kogokolwiek tutaj obrażać. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Bo czasem trzeba wałkować wszystko, bo się trafi jeden taki. Ja jeżdżę autobusem, a wcale nie jestem lumpem. No pewnie, że nie. Albo i tak, nie wiem, nie znam cię. Ale już nie wnikajmy w to. Dobra. Cak, cak. Cak. I przygotowane. W sumie mamy powierzchnię do pracy. Jak stolnica przygotowana do makaronu. Tniemy. Okulary.
I mi nie mówcie, że mam szlifierkę bez osłon, bo specjalnie osłony ściągam. Ktoś jak się nie zna, nie ufa sobie, to niech się sobie robi ze szlifierką, ze osłoną. Ja nie robię z osłoną. Zresztą oglądaliście film, jak Basia kupiła sobie nową szlifierkę z osłoną, a potem tak czołak wzięła moją bez osłony, bo nigdzie to dostać się nie mogła. Taka jest prawda. Dobra, czekajcie, przewody benzynowe mam tam, także to wszystko jest ok, dobra. Pierwszy etap cięcia mamy za sobą i od razu obszlifuję sobie kanty, tak żebym, no, złapię to ostrość. Kupiłem nową kamerę, wiecie co, będę musiał wam film nagrać o tym, jakie to straszne gówno jest. Nieważne, słuchajcie, kanty tak gdzieś na pół centymetra sobie obszlifowujemy, żeby miał do czego spawać, nie spawamy do farby, nie? Także cak, cak, żeby jak najwięcej dzisiaj zrobić, żeby Basia miała niespodziankę. Ona się naprawdę bardzo ucieszy. Bo fajna kobitka jest, niech ma. Szlifuję, dorabiam, wstawiam i następne, następne. Szlifujemy ciastkiem Murzyna, włosy Murzyna, zwał jak zwał. Bardzo dobre do szlifowania lakieru, nie przegrzewają blachy, nie wyginają. Słuchajcie, zapyta się ktoś, po co idziesz do pracy, skoro masz warsztat samochodowy? No to jest bardziej skomplikowana sprawa. Przede wszystkim po to, aby sobie psychicznie troszkę odpocząć. Bo tak jak Basia była chora, to można powiedzieć, że ja byłem chory razem z nią. Bo siedziałem u niej przy łóżku, ona ma bardzo słabą psychikę. A wiecie, jak w każdej chwili możecie umrzeć i nie wiecie kiedy wam się serce zatrzyma, czy nie, to się ciężko bardzo żyje. Także tyle co nocy było nieprzespanych, wiecie, aparaturę miała pozakładaną i tylko słuchałem przez ten, czy robi pik, pip. Jak to wygląda, czy przestało pikać. Także wiecie, prowadzenie warsztatu samochodowego i prowadzenie tego typu życia, no nie wychodzi to na dobre. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo prac musiałem odmawiać, a warsztat prowadziłem tylko naprawdę tylko po to, żeby na chleb mieć, po nic więcej. No niestety, pieniądze to nie wszystko, czasem są rzeczy ważne i ważniejsze. I tak było w tym przypadku. No. Dlatego też idę do pracy, po to, żeby odpocząć psychicznie przede wszystkim. Tam po prostu papiery wszystkie za mnie porobią, popłacą, praca legalna, także wszystko, po prostu ubezpieczenia i tak dalej, te wszystkie rzeczy odejdą mi z głowy. A to jest, wierzcie mi, bardzo dużo w moim przypadku teraz. Dlatego właśnie idę do pracy. A potem zobaczymy. Słuchajcie, to jest praca, w której już pracowałem, także tam mi pójdą na rękę, wiedzą jaka jest sytuacja, znają mnie parę lat, nie zawiodłem ich nigdy w tej pracy, starałem się przynajmniej, także jak powiem, że potrzebuję jechać z Basią do szpitala, to nie będzie problemu takiego, od razu dostanę dzień wolny. Dlatego właśnie, właśnie dlatego. A po drugie, praca tam, gdzie pracowałem, to jest najlepsza praca, jaką może sobie facet w moim przypadku wymarzyć. Naprawdę, uwielbiam ją. Nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o nic innego, tylko sama praca. Zobaczycie, ponagrywam wideo, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Adrenalina na 100%. Dobra, szlifuję, bo gadu dzisiaj. Dzisiaj film, kurde, na zwierzenia mi się wzięło. Kurde, muszę wam to pokazać. Dlaczego Land Rover rdzewieje? Nie wiem, czy to, kurde, mi się uda pokazać wam. Jejku, jak ja mam to wam pokazać? Ludziska. A wiecie, co tutaj pokażę wam? Zobaczcie. Lekko szlifuję. Kurde, jak to zrobić? Zobaczcie, od razu jest goła blacha. Bez jakichkolwiek podkładów, bez niczego. Land Rover nie przewidział tego, że samochód potrzebuje podkład jakiś mieć.
Zobaczcie, goła, to jest golizna. Wstyd, wstyd, panie Land Rover. Szlifuję wszystko w koło i pokażę ci, jak będzie to wyglądać. Ktoś mądry by się teraz zapytał, Sylwek, dlaczego ty szlifujesz od góry, skoro masz pełno kabli i tak dalej, tak ciężkie dojście, a nie od dołu, skoro tu masz takie fajne dojście. Ponieważ blacharz, mechanik, jak i w życiu, trzeba przewidywać następny etap pracy, następny krok, jaki będziecie wykonywać. Owszem, bardzo łatwo by mi się tutaj wyszlifowało, zgadzam się, ale potem będę musiał spawać. A spawanie nad głową nie jest przyjemne, jak ci wszystko leci na ciebie. Także będę sobie spawał od góry i będzie mi wygodniej. Dlatego szlifuję od góry. Nasz szablon mniej więcej tak wygląda, on będzie gdzieś dotąd, no, to jest za długie, tak gdzieś, bo to będę chciał sobie jeszcze podgiąć, żeby zawinąć na tą listwę boczną, która tam jest, aby to wszystko ustabilizować, bo wiecie co, Land Rover dał te blachy, ale bez stabilizacji, to się po prostu wszystko było pyp, 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 pyp i to wszystko, no, rdzewiało, no, to ma być sztywne, tutaj w tym miejscu to ma być sztywne. Ja sobie to wszystko podzielę na dwie części. Nie będę robił tego w jednym kawałku. W sumie no, można by byłoby na trzy części podzielić, bo to są naprawdę ciężkie elementy. To ma być wygięte tutaj. Po pierwsze, że będzie mi łatwiej, szybciej, a po drugie, nie mam takiej dużej blachy. Wykończyły mi się blachy. Po prostu. Nie widziałem, nie zauważyłem, mam pełną głowę, także jadę sobie po prostu na dwie części. Najpierw będzie ta część, tu sobie to odznaczymy, mniej więcej tak będzie do zagięcia. To i tak teraz to robi pilazy drzwi. Na oko. Po to Bóg dał mi oczy, żebym robił na oko. Dobra. I taką blaszeczkę sobie teraz dotniemy. I widzicie, mam tylko takie skrawki, kurde. Ta nie wyda. Gdyby wydała, gdybym tutaj tak dużo nie podginał. I byłaby na styk, popatrzcie, kurde, no. I chyba tak zrobię, bo ona mi tutaj tak inaczej ją zmarnuje. A tak zobaczcie, to zagięcie, co sobie wymarzyłem, że tam będzie, wcale go tam nie musi być. Bo tam i tam jest tak, listwa jest wzmacniająca, także tak sobie to zrobimy. No i bajo, gdzie mój pisak? Jak to by Hanys powiedział, kajmorz mazaka! Magnesy neodymowe, żeby nam to tutaj nie latało. Fajnie, zobacz, takie małe kosteczki. Ach, się odkręci. Takie małe kosteczki dosłownie, ale neodymowe, bardzo silne. Świetne magnesiki. Polecam każdemu, bo fajna rzecz taki magnes. I jak wycinamy, to wycinamy więcej. To już wiesz, nie? Bo blachę dodać ciężko. Dociąć to jest 5 sekund. Tak to będzie wyglądać. Cak, cak. Pniemy. Po prostu świetna. Po prostu świetna. Idę zobaczyć, czy to będzie mi pasować.
No i pomału dostajemy formę. Teraz muszę tą stronę, odmierzyłem sobie tutaj, zagiąć na 90 stopni. Tu mamy już wygięte. Słuchajcie, tutaj w oryginale to powinno być tak, o, tak patrzcie z boku samochodu. Tutaj powinien być zbiornik do spryskiwaczy. Tam było wszystko przerdzewiałe, to ciekło i tak dalej. Normalne, ten samochód jest, każda śrubka jest odnawiana. I teraz, no ja tego nie wygnę, bo mi się tutaj załamie, muszę to przeciąć. To się przetnie, to się zespawa, panie, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Zagięcie musi iść do góry. Dlaczego do góry? Bo gdybym na dół, to by mi zachodziło tam na koło. Musi iść po prostu do góry. Na 90. Tak. I teraz sobie tutaj to zegnę z powrotem. Tutaj spaw puszczę i będzie pan zadowolony. Już formy dostaje, widzicie? Już będzie forma fajna. Już jest coraz lepiej. Dziury potem, które mają być na spryskiwaczy, sobie dorobię. Tutaj sobie dorobię jeszcze taką kantówkę. I tu się muszę wtrącić, samemu sobie przerwać, bo oczywiście nie spryskiwacze tu będą, tylko uchwyty, dziurki, w które będzie wchodzić zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Do czego to doszło, żebym ja sam siebie musiał poprawiać? Fajną. Coś takie jak tutaj, takiej szerokości, żeby mógł tam to spasować wszystko. Poprawiamy fabrykę. No i zobacz, wstępnie mamy blaszkę założoną, nie będę jej teraz dotykał, bo ona spadnie. Ona tam, tutaj ma troszkę luzu, trzeba będzie tego i widzisz tutaj na końcu sobie dospałem taki fajny kątowniczek, aby mógł dostać, taki profil L, żeby mógł się tak dostać, po prostu fajnie, żeby mi tutaj przylegało na końcu, nie? Widzisz, jest dziura, bo to jest po prostu nierówne, także jakbym miał tą blachę docinać, się męczyć, to bym się tutaj zajechał. I zobacz, widzisz, blacha była wygięta do góry, bo gdybym ją wygiął tutaj na dół, to bym stracił na prześwicie, byłoby tu ostre po prostu, ostra część do mojego koła, a pamiętaj, mamy 33 calowe koła, one tak będą wchodziły tutaj. Mam nadzieję, że się będą mieścić, nie będzie trzeba nic ciąć na nowo. Ciężko to przewidzieć, bo będziemy być jeszcze amortyzatory zmieniać, on dostanie lift 2 cale, także grubo, grubo, grubo. No i zepsułem. To tylko przyłożony, bo tak o. Także dopieszczę to i biorę się za spawanie, ale wcześniej sobie zrobię pizzę. Do piekarnika wrzucę, bo Basi nie ma i trzeba na fast fooda jechać. Ale jak to fajnie wygląda. I pierwszą część mamy, potem będzie ta malutka tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy, jedziemy. No i piękności ty moje, zobacz jak ładnie wygląda. Pomału już mamy naszą ściankę gotową. Oczywiście zrobiłem błąd, bo jak włożyłem ten kantownik, to okazało się, że ja oszlifowałem sobie tutaj niżej, a nie tutaj, także muszę sobie jeszcze raz tu blachę obszlifować, zaznaczę sobie białym pisaczkiem, mniej więcej tak, tu muszę zeszlifować troszkę naszego poliuretanu, żebym miał do czego przyspawać, tak mniej więcej na tej wysokości. Widzisz, ja sobie zeszlifowałem to niżej, nic strasznego, wszystko i tak będzie malowane, będzie dobrze. Tutaj jeszcze troszkę trzeba poczyścić, bo tu jest nalot rdzy, ale nie jest na wylot, także jest wszystko dobrze. Praca posuwa się dobrym tempem. Wyszlifowane i zobacz, teraz tutaj są takie straszniaste dziury, nie wiem jak ja ci mam to pokazać. Bardzo dobry zakup był ta kamera. Świetnie wszystko widać, niech ją szlak trafi. Kiedyś nagram film, bo wiecie co, to jest człowiek, płaci kupę pieniędzy, a kurde, normalnie szlak trafia.
Powiedzcie mi, ja nie rozumiem tego, dlaczego kamery takie do nagrywania, normalne, profesjonalne kamery, nie mają Androida na przykład. Tylko żeby jakąkolwiek funkcję w nich zrobić, trzeba komórkę podłączyć. Dobra, nieważne, nie będziemy się tym denerwować. Zobaczcie, tu mamy teraz wgłębienie i do tego wgłębienia musimy dopasować tą naszą listwę, bo inaczej będziemy mieli tutaj dziurę. Tu. I to najprawdopodobniej tutaj sobie zaznaczę pisaczkiem i tutaj sobie to rozetnę, żeby mi to fajnie doszło i doklepę to. Będzie najlepiej, najprościej. Jak powiedział, tak zrobił. Blaszkę mamy już dociętą, wygiętą. Od spodu sobie ją popsikałem troszkę, no mówcie mi, cynkiem. A od spodu pójdzie epoksydowy grunt. No i tak trzeba będzie to przyspawać. A słuchajcie, tak a propos, mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że jeżeli coś tam szumi dzisiaj za bardzo w tych filmach, no to jest naprawdę bardzo silny wiatr. Ja już nawet takiego szczura założyłem na mikrofon. No ale może to za dużo nie pomóc, bo naprawdę bardzo silnie wieje. Także sorry, ale to jak coś pretensje, to do pana Bucka, nie do mnie. Dobra, przyspawajmy to. A mi ta spawarka mnie denerwuje, coś tam chyba z nią jest nie tak. Największe napięcie. Panie, ciasno tu. O, więcej prądu potrzebował. No i nawet fajnie. No i ładnie działa spawarka, widzicie. To ja głupi byłem. A jakby się ktoś pytał, jakiej spawarki używam, jakich ustawień, no to już masz odpowiedź. Proszę bardzo. To jest Stahlwerk MIG175ST IGBT. O i teraz zobaczcie, mam 39 ten ampery i wolty 18,3. Tak to się ustawia. A widzicie, bo tutaj mam przestawione pulsy ustawione po troszeczku, dlatego mi robi tyt. Głupi ja, podczas przenoszenia pewnie kabel zahaczył albo coś. No widzicie. Gaz ustawiony. Tutaj, o, za dużo, czemu się tak ustawił, dużo? Manometr też rozwalony, wszystko, kurde. Na dwójeczkę gdzieś tak używam zawsze. Za dużo. Szybko gaz pójdzie. No i spawamy sobie dalej. Zobaczcie, wczoraj malowałem. Tutaj pod spodem, to co wstawiałem, dzisiaj już jest praktycznie nie do zeszlifowania. Takie cholerstwo twarde, poliuretan. Także jak coś robicie, tylko i wyłącznie poliuretanem. Odporny na odbicia kamieni, na szlifowania i tak dalej. Także podwozie tylko poliuretanem. A ciekawostka, ten poliuretan można też kupić bezbarwny. I do tego na przykład jak ktoś ma turkusowe auto, można sobie dodać turkusowej bazy i będziesz miał podwozie turkusowe w koloru nadwozia. Świetna rzecz. Polecam. No i wstępnie mam to pospawane. Zobacz. Wygląda jak wygląda. Trzeba jeszcze poszlifować. Trzeba jeszcze pocudować. Słuchaj. I teraz tak. Ja nie robię tego na prosto, tak jak było kwadratowo. Robię bardziej pod ukosem. Dlaczego? Dlatego, żeby mi tam woda spływa. Aby ona tam nie stała znowu sobie tutaj, tu. No nie. Tu i tak będą dziury odpływowe. Tu dałem troszkę wyżej, tam troszkę niżej. Niech sobie to ścieka. Poprawiamy Land Rovera. Poprawiamy fabrykę. Teraz będzie montowana tutaj ścianka. Jak to zrobimy? Standard. Kartonik spod spodu odrysujemy, wspawamy blaszkę i to wszystko. Jedziemy. Kolejny etap pracy zakończony. Zobacz, wstawiona ścianeczka. I teraz tak. Tutaj będzie zaspawane. Gdzieś zobacz, o. Ładnie będzie dolegać.
ładnie wszystko. Tutaj będzie zaspawane, ale nie mogę teraz tego zrobić, ponieważ muszę usunąć tą blachę. A żeby usunąć tą blachę, muszę ściągnąć tą. Dlatego tutaj nie będę spawał. Najprawdopodobniej trzeba będzie tutaj sobie to odciąć, ten kawałek. Tutaj widzicie, to idzie tak. Także sobie odetnę ten kawałek, jakoś rozwiercę. Tu są zgrzewy, dokładnie. Żeby to odczepić, żeby tą blachę pod spodem zrobić. To jest ważne. Dlatego tu nie będziemy ospawywać. Także następne zadanie to jest obszlifować sobie nasze spawy. Zalać tutaj wszystko epoksydem. Tutaj już na gotowo zrobić. I to będzie na dzisiaj wszystko. I tak kawał dobrej roboty, bo w sumie w ciągu dwóch dni niecałych zrobiłem całą ćwiarę tutaj. Basia będzie naprawdę zadowolona. Jedziemy dalej. Szlifować będę tarczą 6 mm. Na kątówce po prostu, najłatwiej jest. Bez osłon. Jakby się ktoś pytał. Poszlifowane. I teraz dylemat natury. Czy najpierw dać szpachtel, bo teoretycznie, gdyby to była tak tutaj na przykład, blacha zwykła, to bym dał najpierw szpachtel. Tak jak leci. Ale tam są takie dziwne pospawane miejsca, to by trzeba było dać najpierw podkład, ale podkład epoksydowy. Brońcie Panie Boże pod szpachtel podkładu akrylowego. Odlezie. Zależy od producenta, ale odlezie. Nie dawajcie. Epoksydowy tak, ale nie akrylowy. I ja tutaj dam najpierw trochę epoksydu. Wysuszymy to lampą, a potem damy szpachtel z włóknem szklanym. Chociaż tam też się nie powinno szpachli dawać, ponieważ odbijają kamienie i może się nam odbić szpachtel. Ale my damy na to wszystko jeszcze powłokę poliuretanową. Także powinno się to trzymać. Powiem Wam, że takiej konfiguracji nigdy jeszcze nie robiłem i jestem sam bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Także tak zrobimy. Jak odpadnie za rok, dwa, to jest nasze auto, to się zrobi na nowo. Ale z ciekawości w ramach testów właśnie tak zrobię. Czyli podkład epoksydowy, szpachtel z włóknem i potem przyjdzie na to poliuretan. Do roboty. Kurde, mam tutaj taki syf, naprawdę nawet nie mam czasu, żeby tego sprzątnąć. Ale jakoś to teraz uprzątniemy szybciutko. To jest podkład. Podkład akrylowy. Słuchajcie, mam podkład akrylowy czarny. Kupiłem go, nie wiem po co. Leży mi już rok za PP. Nie umie nim pracować. Naprawdę nie umie nim pracować, bo jest czarny i nie widać po prostu kresek, rysek, jak obrabiasz. Masakra. Jak ktoś potrzebuje, sobie kupcie, ja po prostu już tego nie kupię. Podkład akrylowy czarny. Nie za dobry pomysł. Kurde, tych farbek tutaj od groma. Dobra, dajcie im nam epoksydu. Epoksyd użyjemy, o taki, z APP. Ja zazwyczaj, wiecie co, to nie to, że mówię, że ta firma APP jakaś przesuper wspaniała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pistolet SATA. Pistolet SATA. O, limitowana wersja. Hippie. Jakby się ktoś pytał, hippie, hippie. Nie ma, myjka mi się zepsuła do pistoletów, pompa zdechła. Wszystko jest nie tak. Jak się czegoś nie robi systematycznie, to wszystko po prostu szlak trafia. Ale tak jest, wiecie co, ci producenci naprawdę. Na przykład kupiłem rękawice, już nie chcę mówić jakiej firmy, to jest nieważne. Kurde, ale normalnie to powinny być, to są te z nitrilu, a tam guzik letko się dotyka, wszystko się targa. Kupę pieniędzy, denerwuje coś takiego. Kupujecie, wydajecie pieniądze, a tu gówno się okazuje. Bardzo mnie to drażni. Kurde, w tym filmie dzisiaj będzie gadane, gadane, gadane. Będzie godzinny film. Sorry, dzisiaj mam wenę twórczą do gadania. Bardzo gęsty.
No i dobrze. Chlub z nim. Opla. Bardzo dokładnie trzeba to wymieszać, proporcje. Ja to robię za pomocą miarki. Jakiej, zgadnijcie, piszcie w komentarzu. Miarki na oko. Tak. I będzie działać. A tak się robi, jak się 20 lat lakieruje. Wiecie co, to kubeczków już nie używać. Ja kupuję takie kubeczki do coli, do piwa, do takich rzeczy. Tanie, zwykłe w tym i działa. Gdzie jest mój jakiś patyk do mieszania, kurde. Też trzeba pomyć. Wszystko się kończy. Dokładnie wymieszać. Skąd wiem, kiedy jest dokładnie wymieszane? Liczę sobie tak w myślach do 50. 50 obrotów jest dobrze. Taka miarka. Na oko. Jak to? Już mówiłem. Po to Pan Bóg dał mi oczy, żeby mógł robić na oko. Filtr, 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 filtr. 190 firmy Bol. Od kolegi dostałem za darmo, jak kupuję, to mi tam daje filterki. Ale filterki też kupuję, powiem wam szczerze, na hurtowo odlazło pakiety po 400, po 500 sztuk. Tanio. Wtedy wychodzi. Nie bawimy się z tym. Gotowe. Idziemy malować. Sprawdzać, czy dobrze leci. Leci. Będzie mi odzio. No i teraz, moi mili Państwo, będzie wielki problem, żeby Wam to pokazać, bo tylko z daleka. Dlaczego? Dlatego, że mam kamerę nową i chciałbym, żeby przez jakiś czas jeszcze nowa została. Grubiej. Nie przejmuję się. Tak, nie mam maski. Na wdechu robię. I środeczek. To wszystko jest tak czy owak malowane teraz. Ja i tak tu będę musiał drapać, tu będę musiał drapać, dlatego że będę musiał to wszystko jeszcze raz ciąć. Ale chodzi o to, żeby teraz nie zardzewiało. Bo będę musiał robić jeszcze raz. Aby zaoszczędzić czasu, podsuszymy to troszeczkę lampą. I niech się grzeje. Niestety dzisiaj przegrałem z naturą. Tak trzeba powiedzieć. Ciemno się robi. I pomimo lampy, która świeci tutaj, jest, zobaczcie, wysoka naprawdę temperatura. No nie widać, widać. Jak ja kocham takie aparaty dziadowskie. Jakie gówno. Jakie gówno te kamery. Nie ma, powiem wam, komórką nakręcać.
Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, nieważne, 40, 50, 60 stopni mam tutaj na materiale. No ale niestety epoksyd schnie już prawie 2 godziny nad tą lampą i nie wysok. Także ja sobie nie położę na taki epoksyd szpachli, bo to jest to niemożliwe, bo to wszystko odejdzie. Także no niestety zostawiam to do jutra, no ale zobaczcie, cała ćwiarteczka skończona, no. Wystarczy tylko szpachtel przeszlifować lekko dla wglądu. Na to przyjdzie poliuretan pistoletem. I to jest w sumie łącznie, teraz jeszcze zostało mi 15 minut pracy, ale jest mokre. Także nic nie przekombinuję. Jak do tego doszło, nie wiem. Tak jak obiecałem, sprawdźmy teraz, czy ta fura w ogóle odpali. Kluczyk mam, akumulator podłączony, stacyjki nie ma, licznika nie ma, leży gdzieś tam w szafie, także nawet nie wiem, czy on ma paliwo. Stacyjka w rękę, trzeba blokadę zgiąć, wcisnąć palcem. Słychać pompę, już jest dobrze. Jeszcze z dwa razy go weźmiemy. O. Palimy. Miał taki, wiadomo, dawno nie palono auto. Ale oj, zgaśnie, on nie ma paliwa. Zgasł, on nie ma paliwa, ale pali. Tak, będzie żyć, on będzie zapieprzał w terenie i będzie szumieć. Basia będzie się z niego cieszyć. Także jak obiecałem, tak zrobiłem, odpaliłem. Wspomóż projekt, niech Basia pojeździ, niech zrobi prawo jazdy, niech się cieszy autem, niech się cieszy życiem. A może spotkamy się na szlaku? Pozdrawiam. Cześć!